Olu, przede wszystkim gratulacje. Dostałaś się to top 16, to jest sukces, dlatego że ty pokonałaś tysiące, setki kandydatek. Tak, to dla mnie jest ogromny sukces, że dostałam się do top 16. Nie udało się jednak dostania się do top 5, ale jestem z siebie naprawdę dumna, bo dałam z siebie naprawdę wszystko. Olu, ty na swoim koncie masz już tytuł Miss Małopolski 2022. To było w ubiegłym roku, przypomnijmy. Tak, to było w ubiegłym roku, dokładnie w maju. Zostałam Miss Małopolski 2022. Ze względu osobistych nie mogłam już wystąpić w 2022 roku w Miss Polski. Ale w tym roku wystartowałam. Musiałam przejść od nowa wszystkie castingi. Na szczęście się udało, dotarłam do finału. Także było naprawdę super. Chciałam cię zapytać, czy uważasz, że ten rok, który miałaś, nie powiem, że to był stracony, ale na przygotowania miałaś jeszcze rok, czy to coś ci dało? Czy jakbyś wtedy poszła na te wybory Miss, czy to coś by zmieniło? Tak, myślę, że... Czy lepiej jest jak właśnie po tym roku przerwy? Tak, myślę, że naprawdę dużo się zmieniło w ciągu tej przerwy, że nie poszłam w 2022 roku do Miss Polski, ponieważ nabrałam większej pewności siebie, nabrałam takiej większej odwagi, pokonałam strach ze sceną, co było też niełatwe, ale czuję się teraz taka spełniona. No i co mogę jeszcze powiedzieć, że w tym roku na pewno prezentowałam się naprawdę lepiej niż w ubiegłym. Powiedz coś o zgrupowaniu, teraz już możesz powiedzieć, tak? Uchyliczonka tajemnicy, bo ty byłaś tutaj gospodynią tutaj na tym terenie. Znajdowałyśmy się z dziewczynami dokładnie w Willi Tatrzańskiej w Krynicy Zdrój. Z dziewczynami naprawdę zżyłyśmy się, do dzisiaj mamy kontakt, po gali tak samo. Na pewno zostały przyjaźnie na lata. Z dziewczynami też również miałyśmy określony harmonogram, co, gdzie i kiedy mamy wrzucać poszczególne posty. Także naprawdę dużo się nauczyłyśmy, bo miałyśmy też szkolenia. Naprawdę to była przygoda życia, która zostanie ze mną na lata. Czy masz zamiar dalej iść w modelingu? Tak, jak najbardziej zostaję w modelingu. W konkursie, czy wystartuję za rok? Chyba już nie, ale dalej będę się rozwijała w sesjach zdjęciowych, w jakichś pokazach. Zostałam ambasadorką Miss Polski, dokładnie w rejonie tutaj, w Małopolsce. Będę reprezentowała Małopolskę w różnych konkursach, nawet też zagranicznych. Jeżeli będą jakieś szkolenia, wycieczki, jakiekolwiek organizacje ze strony Miss Polski, to ja będę głównym gospodarzem Małopolski, gdzie będę uczestniczyła. Olu, powiedz jeszcze, bo ty tańczysz też w zespole. Tak. Wystawia, nie tańczysz nadal? Tak, nadal tańczę. Właśnie w piątek mam próbę taką generalną, gdzie już w sierpniu, początkiem sierpnia jedziemy już na TKB, czyli Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jak to łączysz? Tu ambasadorka, tutaj taniec, a tu jeszcze studia, tak? Tak. Jak łączysz to? Powiem pani, że to jest... da się to podzielić. Nie jest to trudne zadanie, także ja daję radę. W takim razie może zachęcisz dziewczyny, żeby startowały w tych eliminacjach już do Miss Polski 2024. Tak, zachęcam wszystkie dziewczyny, wszystkie młode i starsze, żeby spełniały swoje marzenia i stały na tej wielkiej scenie, na której ja miałam okazję stanąć, bo to jest niesamowita przygoda. To jest też również niezapomniana noc, niezapomniana chwila, która zostanie z nami na zawsze. Także zachęcam. Zachęcasz, tak? Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.